Czy ktoś podkręcił klimatyzację, czy robi się tu trochę lodowato? Może tobie. Ja zawsze jestem lodowata. Witajcie, zawodnicy. Mam nadzieję, że jesteście w formie, bo dzisiejsze zadanie wyprowadzi was ze strefy komfortu. Sprawdzimy, czy umiecie współpracować z każdym, również z rywalami. Przemieszamy dziś Shadow High z Rainbow High. Rex, Michelle, Chanel, Olivia, Ainsley i Skyler, jesteście w zespole pierwszym. Monique, Avery, Victoria, Carla, Glitch i Priscilla to zespół drugi. Inspiracją do dzisiejszego zadania jest nasza wersja koła barw. Chcę, żebyście je zinterpretowali, a następnie wyrazili to w waszym nowym projekcie. Użyję jeszcze koła barw do innych zadań w kolejnych odcinkach. A dziś Delfina będzie modelką zespołu pierwszego, a Francesca da Silva drugiego. Macie czas do 6 wieczór, by stworzyć wspaniałą i spójną kreację, która zachwyci mnie, a także naszego specjalnego gościa. Poznamy go później na wybiegu. I jeszcze jedno. Przy tym zadaniu Carla ma immunitet. Ale mi ulżyło. Mam tyle lekcji do odrobienia. Co mi po wygranej w projekcie Rainbow, jeśli wylecę z Shadow High? Nic z tego nie będzie. Przestań, damy radę. Tylko musimy sobie zaufać. A jak to chcesz zrobić? Mam pomysł. Złap mnie. Widzisz? Teraz wam ufam. Zabawne. Moja kolej. Złapcie mnie. O! To jak? Gotowe do pracy? Myślę, że trzeba uszyć tęczową suknię balową. Tęczowa zbyt kolorowa. Suknia tak, ale cała biała. Totalny brak koloru. Albo czarna. Wszystkie kolory naraz. Koło to także nieskończoność. Koniecznie trzeba nawiązać do kształtu. Może krąg życia? Jestem ojej, za. Genialne. A jak to ma wyglądać? Dwa słowa. Poppy Rowan. Uwielbiam motylową sukienkę Poppy Rowan. Motyle symbolizują krąg życia, od gąsienic przez larwy po motyle. Więc mam ekstra pomysł na suknię. Zespół pierwszy ma wygraną w kieszeni. A więc użyjemy jak największej liczby kolorów. Nie wierzę, że to mówię, ale im więcej kolorów, tym weselej. Ale na kole jest nieskończenie wiele kolorów. Jak mamy zdecydować? Kolorów? Jest dokładnie 18 kwintyliardów. To 18,33 zera. Zróbmy niemal nieskończoną liczbę stale się zmieniających kręgów. Jak sprężyny. Uszyjmy suknię sprężynową. Nie powiem nie. Ja też. Zgoda? No to do dzieła! Czy ja dobrze widzę? Zespół pierwszy robi koronki? Koronka klockowa. Mamy świetny pomysł na suknię. To Rex wpadł na ten pomysł. Koronkę klockową robi się dość szybko, ale czasu jest niewiele. Zdążycie? Tak, zdecydowanie. Spoko. Dobrze, powodzenia. Szybko? Przez kilka godzin zrobiłem raptem tylko parę centymetrów. Pomożemy ci. Uwaga, szpulki w dłoń i bierzemy się do tkania. Zespół drugi pracuje szybko. Nasza sukienka będzie pokryta kolorowymi spiralami sprężyn. Wiem, to brzmi śmiesznie, ale bawimy się wyśmienicie. Skoro tak, to znaczy, że współpraca się układa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Opuść ręce. Próbuję. Możemy jeszcze coś poprawić. Nie za dużo. Delfino, ręce w dół. Tak robię. Nitka mi się kończy. Mam, łap. Ostatni ściek. Ostatni motyl. Uda nam się. Odkładamy igły, czas minął. Zdążyłyśmy. Powitajmy makijażystkę i naszą przyjaciółkę. Laila Klein! Zobaczmy, co potraficie.
dobrze, że mam immunitet. Oba zespoły świetnie współpracowały. Brawo! Ale ciemna sukienka z motylami naprawdę wzleciała wysoko. To pokaz świetnej współpracy obu szkół, a poza tym jest przepiękna. Rex, nasze gratulacje. Wygrałeś! Zespół drugi? Kto u was kierował pracą? Ja. I jestem dumna z projektu. Miał potencjał, ale tego nie da się nosić. Ale czy to nie było zabawne? Przykro mi, Priscillo. Bierz plecak i wracaj do szkoły. Priscillo. To nie fair. Nie cierpię, kiedy odsyłają kogoś z naszego zespołu. Ale przynajmniej był to ktoś z Rainbow High. Musiałaś to dodać. Znasz mnie tak dobrze, Avery. Wiesz co, Glitch? Z wzajemnością. Wygląda na to, że sprawdzian współpracy między zespołami dobiegł końca. Dobra robota, Shadow High. I Rainbow High. Do zobaczenia następnym razem. W projekcie Rainbow! Ciekawe, jakie dziś będzie zadanie. Pewnie jakaś niespodzianka. Ciągle nas czymś zaskakuje. Witajcie w projekcie Rainbow! Przetrwaliście kolejne zadanie, a to już jest takie niesamowite! Ale by pozostać w konkursie, musicie się zmierzyć z rywalami w następnym zadaniu. A teraz powitajmy brawami... Marię Garcię! Witam wszystkich! Jesteście gotowi na nowe zadanie? Dzisiejsze zadanie wybierze dla nas to oto koło barw. W tym tygodniu zrobimy sobie małe déjà vu, czyli powrót do przeszłości. Każdy zespół musi wykorzystać materiały z pierwszego zadania, by stworzyć nową, wyjściową kreację. Nie mówiłam. Zaskok. W tym zadaniu liderką Rainbow High będzie... Michelle. A liderką Shadow High zostaje Glitch. Zatem macie czas do końca dnia, by swoim pierwszym materiałom dać drugą szansę. Na co czekacie? Już, dalej! No, więc pytałam Marię i możemy korzystać tylko z naszych akcesoriów, bo takie było nasze pierwsze zadanie. Ale jak możemy z tej odrobiny skóry, drutu i koralików stworzyć kompletny elegancki strój? Trudne zadania to my. Wiecie, że odpowiednio ułożone koraliki wyglądają jak łuski albo kolczuga? Dobre, robiłam już takie kostiumy. Uszyjmy sukienkę z niby łusek. Super. Do roboty. Miała być topowa sukienka na imprezę. Wygląda tak zwyczajnie i luźno. Nie jestem fanem powtórek. A gdyby zamiast sukienki imprezowej zrobić suknię balową? A tę luźną tkaninę można wykorzystać, aby uszyć z niej bardzo efektowny, dramatyczny tren. Myślę, że ma sporą szansę przyćmić konkurencję. Czas na inspekcję! Suknia dresowa to nawet dobry pomysł, ale bez szału. Modelka będzie wyglądać jak w wytwornym kocu. Poprawimy to. Musi coś mówić o was. Dzianina jest dobra na swetry. Jak mamy ją unieść? Suknia musi coś wyrażać. Może wyhaftujmy na niej coś śmiałego. Jasne. A co powiecie na... A może... Tak, super. Do maszyny projektu Rainbow! Podobają mi się te niby łuski, ale mam wrażenie, że całość wygląda trochę jak kostium. Pomysł fajny, tylko to musi być coś na wybieg, nie na szkolną zabawę. Jasne, dzięki. Powiedziała, że pomysł jest dobry. Z wyjątkiem całego projektu.
Poprawki to część tworzenia. Wyrzućmy nakrycie głowy i dodajmy tren, żeby zabłysła na wybiegu. Zacięła się. Co za szmelc? To nie wina maszyny. Wepchaliśmy do niej 10 metrów tkaniny. Wiadomo, że zwykle wylatuje lider zespołu, który przegrał. Zrobię wszystko, by wygrać. Gdzie reszta koralików? Była cała torba, a bez nich nie zrobimy trenu. I kończy nam się czas. Glitch, widziałaś może nasze koraliki? Kto? Ja? Nie widziałam. Aha! Ciekawe, skąd tam się wzięły? Nieważne. Grunt, że są. Musiałem to ujawnić. Oszukiwanie nie jest w porządku. Odłóżcie igły! Czas pokazać się na wybiegu! Oba zespoły zachwyciły mnie podejściem do recyklingu, fantazją i tymi efektownymi trenami. Ale ktoś chciał też oszukać. Projekt Rainbow promuje talent i styl, nie oszustwo. Rywale powinni przekraczać swoje granice, a nie podkładać sobie nogi. Dlatego dziś do szkoły wraca Glitch. Przepraszam, nie potrafiłam sobie poradzić. Podjęłam najgorszą decyzję. Cieszę się, że to zrozumiałaś. I mam nadzieję, że wyciągniesz z tego naukę. Naprawdę mi przykro. O, na razie. A za wykazaną uczciwość i odwagę Michelle i Rex zdobywają immunitet na przyszły tydzień. Gratuluję wszystkim, że zaszliście tak daleko. A teraz wszyscy muszą spakować torby, bo jedziecie do Malibu! Wow, super! Malibu! I właśnie takie niespodzianki kocham. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na następny odcinek projektu Rainbow w słonecznym Malibu! Malibu! Cześć! Cześć!